pozwolę, przeczytać Państwu wybór korespondencji. Opublikowane dla Pana Radnego Domańskiego już była mowa, zatem sobie pozwolę pominąć. Informuję Państwa, iż widział kształtowanie środowiska UMK. Przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze gminy miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia wiosennej akcji deratyzacji w terminie od 20 marca do 20 kwietnia bieżącego roku. Stosowna informacja znajduje się w tablicach informacyjnych w dzielnicy 10. A gdyby ktoś z Państwa radnych chciał to zabrać w celu powyższenia na osiedlowych tablicach, to są one te ogłoszenia dostępne w biurze rady u Pana Adama Pekana. Kolejny wyjątek z korespondencji to notatka z kolejnego spotkania przewodniczącego Rady Miasta z przewodniczącymi Rad Dzielnic. Na tym spotkaniu omawialiśmy zasady współpracy, nowe zasady współpracy pomiędzy Radami Dzielnic a ZEO. Śmiem twierdzić, że pierwsze efekty już są. Ja przynajmniej obserwuję na podstawie współpracy z ZEO odnośnie Szkoły Podstawowej nr 97 bardzo pozytywne efekty. A drugim tematem było to, co wspomniała Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, czyli opiniowanie zawierania ponownych umów najmu lokali socjalnych. Przypominam, że obecnie na radnych spoczywa obowiązek sporządzenia protokołu, podpisania go i dostarczenia wraz z projektem uchwały jako załącznik. Być może będzie tak, to jest jakby jeden z wniosków tego spotkania, że takie wizje lokalne w tychże, u tych mieszkańców starających się o nazwanie umowy najmu będą przeprowadzane wspólnie w jednym terminie przez radnych dzielnicowych, jak i przez pracowników administratora budynku, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa. I wtedy jeden wspólny protokół będzie sporządzany. I to właściwie jest tyle, jeżeli chodzi o korespondencję. Ja tylko przypomnę Państwu jeszcze, Państwo to mam nadzieję jesteście tego świadomi, że to już nie jest tak, jak dawniej, co część radnych się zasłaniała, że nasze opinie i tak nie mają żadnego znaczenia. Otóż nasze opinie w przypadku zawierania ponownych umów najmu lokali socjalnych mają olbrzymie znaczenie. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to jest w błędzie. Przy każdym takim wniosku, przy każdym takim piśmie otrzymujecie Państwo w chwili o Komisji Zdrowia informację, że w przypadku wydania opinii negatywnej zawarcie ponownej umowy najmu nie będzie miało miejsca. Zatem tak na dobrą sprawę formalnie taką decyzję podejmuje UMK, ale jeśli my wydamy decyzję negatywną, to UMK w taki sam sposób postąpi jak my. Dlatego apeluję o przywiązywanie dużej wagi, a tam, gdzie jest to konieczne, właściwie o wydawanie opinii negatywnych. Czy na tych objazdach szkół będą delegacje dla radnych? Będą, według mnie będą, bo zawsze były do tej pory, więc nie sądzę, żeby tym razem miało ich nie być. Tak, według mnie tak, bo to organizuje jednostka zewnętrzna, miejska jednostka, więc jak najbardziej tak. Trzeba podpisać się na protokół. Oczywiście, a w każdym innym przypadku. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Jończyk, proszę bardzo. Ja chciałem zaprosić wszystkich chętnych radnych na dzisiejsze posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego. Będą ostatnie wiadomości odnośnie tych trzech planów: Sfoszowice, Sobłoniowice i Rajsko oraz Kosocice oraz Sfoszowice Uzdrowisko, Sfoszowice Wschód. Bezpośrednio po zakończeniu sesji. Okay. Pan radny może. Ja się chciałem zapytać w związku z wcześniejszą wypowiedzią kolegi Wojtka, jeśli o ordynację chodzi, jak to się ma do ewentualnej zmiany granic naszej dzielnicy. Czy to będzie uwzględnione ta zmiana granic wcześniej, czy to cośmy wystąpili uchwałą? Czy na przyłączenie klinu było? To są różne rzeczy. Nie wiem, czy ordynacja nie oczywiście, ma nic wspólnego z tym, tylko wtedy jak podział tych radnych, jak podział terytorialny radnych będzie, czy to się zmieni, nie jak dojdzie na kawałek ulicy. To są dwie zupełnie odrębne rzeczy. Nie mające ze sobą właściwie nic wspólnego.
Nie, ten podział na radnych jest w zależności od ilości mieszkańców. A teraz się tego mieszkańców zmieni, w przypadku tych wcześniej. Nie, zawsze jest tak, Tak. Zwiększenie liczby mieszkańców dzielnicy. Szanowni Państwo, bo Pan może, być może mnie nie słyszy. Zwiększenie liczby mieszkańców danej dzielnicy ma znaczenie tylko wtedy, jeśli w danej radzie tej dzielnicy jest 15 radnych. Jeśli zaś w dzielnicy jest 21 radnych, to niezależnie od tego, jak bardzo wzrośnie liczba mieszkańców tej dzielnicy, dalej tak, będzie... Ale podział na osiedla. Nie, okręgu. Tego, te ustalenia i te propozycje, którymi zajmuje się pan radnika, nie dotyczą. Ja wiem, ale w kontekście się pytam, czy ta uchwała będzie. Czy będzie, to jest teoretycznie wielka niewiadoma. Ta uchwała podejmie rada miasta Krakowa i może podjąć lub nie. Z wiadomości, które ja posiadam, no, to mi chodzi. Wynika, że będzie na pewno. Czyli jeszcze przed ordynacją, przed wyborami. Oczywiście. No, o to mi chodziło. No. Tak, bo te zmiany mają wejść w życie od pierwszego dnia po zakończeniu obecnej kadencji. Wtedy się to zmieni. Tak, oczywiście, granice i wtedy się zmieni okręgi. Oczywiście, tak. Natomiast to jest kompletnie niezależne od... Ale oczywiście ordynacja była w kontekście. Dobra, okej. To mi się zrozumieli. Nareszcie. Czy jeszcze jakieś pytania, szanowni Państwo, jakieś sprawy? Nie. Zatem zamykam 30. sesję Świętej Słoszowice, zwołaną na dziś, na godzinę 16:30 w siedzibie naszej Rady, w Szumskiej Lokalnej. Dziękuję Państwu.